ze stadionu w Torca. Witamy serdecznie na meczu Polska Wyspy Owcze. Dzisiaj rewanż spotkania, które mogliśmy zobaczyć we wrześniowym spotkaniu właśnie, które odbyło się na Stadionie Narodowym. Wtedy Polska 2-0 po golach Roberta Lewandowskiego, po obydwóch. Dzisiaj nie ma Roberta Lewandowskiego, zamiast niego Adam Buksa, a kapitanem jest Piotr Zieliński. Zobaczymy, jak się piłkarze dzisiaj spiszą bez naszego kapitana, najbardziej tutaj jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. No to składy. Najpierw skład Wysp Owczych. Numer 1 Nielsen, obrona 3, Davidsen 5, Nateszta 15, Fiero 2, Danielsen, pomoc 8, Pelding 19, Mateusz 6, Hanson 10, Vantamar i w ataku 11, Olsen i 20, Edmundson. Jeśli chodzi o skład polski, bramka 1 Szczęsny, obrona 2, Kesz 14, Kiwior 3, Wieteska 4, Kędziora, pomoc Sebastian Szymański 20, 10, Dzieliński 17, Jan Szymański, lewej pomocy 19, Paweł Wszołek, a tak uzupełniają 7 Milik i z numerem 9 Adam Buksa. Polska nie jest w najlepszej formie, zmiana trenera pod koniec tych eliminacji, bez osłabienie takie, że brak Roberta Lewandowskiego, Hendrickson, uwaga, Olsen, Davidsen, cały czas przy piłce byli Wyspy Owcze, ale na razie Polska, Sebastian Szymański, do niego zagrani właśnie w tym momencie. Próbuje wyminąć wahadłowych. Udaje się to mu, podanie Dominika niestety nie dociera. Kolejną akcję będą przeprowadzać wyspiarze. Jak znacie Wysp Owczych. I jeszcze Paweł Wszołek, do niego właśnie zagranie. Wrzutka w pole karne! Broni to Fiero. Przepraszam, zapomniałem nazwiska teraz bramkarza. Jeszcze Polska. Kędziora. Damian Szymański środkiem. Do Zielińskiego, Arkadiusz Milik, Sebastian Szymański, Damian Szymański. To będzie rzut karny, czy jeszcze rzut wolny? Na pewno odgwiżdża tutaj sędzia przewinienie zawodnika Wysp Owczych. No murawa mokra, musi tam padać mocno. No, ślizgają się, hej, jak na Narodowym. No ale dobra, Adam Buksa z rzutu wolnego, nie będzie strzelał. Podanie do Sebastiana Szymańskiego, do Zielińskiego, Zieliński z dystansu. Skończy się to najpewniej rzutem rożnym, jednak nie. Chociaż się gra zatrzymała. To będzie rzut rożny. To powinien być rzut rożny. Tak, wykonywać będzie oczywiście Piotr Zieliński, dzisiejszy kapitan spotkania. Wrzutka w pole karne. Mamy obok bramki, 24 minuta meczu, na razie remisowo. Wyspy Owcze walczą o ten sukces, pierwsze zwycięstwo w historii, mają taką szansę, oby też to się nie udało im. Na razie Polacy zatrzymali Mati Kasz, Wojciech Szczęsny, Laga Dominika, Adam Buksa. Ten piłkę stracił Vantamar. Hanson. Był faul, ale przy piłce jeszcze Vantamar. No, mecz bardzo wyrównany do tej 34 minuty. Arkadiusz Milik. Paweł Wszołek. Straci? Nie, nie straci. Damian Szymański. Mati Kasz. Na skrzydło do Szymańskiego i Adam Buksa będzie strzelał! Mocny strzał, nie pokonał bramkarza
Wyspowczych. Ale za to będziemy mieli kolejny rzut rożny i kolejną szansę na zdobycie bramki. Decyduje się wrzucić, to będzie krótkie zagranie i teraz Buksa w ręce Nilsena. 45 minut bez bramki dla reprezentacji Polski. Trochę przypomina to co widzieliśmy na Narodowym. No ale tam bramki padły, oby tutaj w Tórshavn także bramki padły po stronie reprezentacji Polski, oby nie po stronie Wysp Owczych. 47 minuta, ostatni gwizdek sędziego w tej pierwszej połowie. Drużyny schodzą na przerwę i czy tutaj któraś drużyna zdecyduje się na zmianę? Teraz się o tym przekonamy za te 15 minut. I witamy po przerwie. Kolejny gwizdek, pierwszy gwizdek drugiej połowy. Mecz rozpoczyna reprezentacja Polski, dalej bez bramek, dwie zmiany. Za Tomasza Kędziorę wszedł Przemysław Frankowski na lewe wahadło. Natomiast w miejsce Pawła Wszołka Jakub Kamiński. Czy mecz to wpłynie na grę? Piotr Zieliński. Dobrze wyminął Piotr Zieliński! Nie ma bramki. Ale dobry pomysł. No walczymy o te punkty z Wyspami Owczymi. Jest ciężko. No i rozpocznie Nilsen, który dzisiaj praktycznie nie wiem czy nie więcej strzałów obronionych niż Wojciech Szczęsny. Jakub Kiwior. Oj, ta piłka uciekła groźnie. Olsen! Nie ma bramki. Nie ma bramki dla Wysp Owczych. Ale to było niepotrzebne puszczenie tej piłki, w takich sytuacjach, no tej piłki, no trzeba ją przyjąć, chociaż wybić. Piłka zakozłowała i odbiła się w ręce, odbiła się pod nogi Vantamara, który oddał strzał, ale gola nie zdobył. Davidsen, Vantamar, Hansson, Vantamar. Stracił przy piłce reprezentacja Polski. Damian Szymański. Zagranie do Arkadiusza Milika. Ten traci. Pojedynek główkowy zwyciężył zawodnik Wysp Owczych. Kolejna strata Wysp Owczych. Matkasz. Jakub Kiwior. Dalekie zagranie do Sebastiana Szymańskiego. Dużo się zanosi, że on tam zdąży. Niestety szybszy był Davidsen. Vantamar. Olsen. Znowu Polska. Matikasz. 10 minut. Mateusz Wieteska, Piotr Zieliński, znalazł Szymańskiego, jednak strata, Hendrickson, Vantamar, aj, stracił, Arkadiusz Milik, jest zagranie do Buksy, Adam Buksa, może paść bramka, Adam Buksa, jest bramka 1-0, ale w 80 minucie dopiero, musieliśmy trochę poczekać, no, trochę przed chwilą, kiedy Davidsen, kiedy Vantamar miał swoją akcję, no można było się obawiać, że tutaj Polska przegra. Na razie 1-0. Najpewniej się nic nie zmieni. Zobaczmy jednak do końca, czy odpowiedzą tutaj Farerzy. Jest zmiana, za Buksę wchodzi Karol Świderski, a za Damiana Szymańskiego w jego miejsce wchodzi Patryk Dziczek. 1-0 po bramce Adama Buksy. I rozpoczyna oczywiście Wyspy Owcze po straconej bramce. Olsen stracił przy piłce reprezentacja Polski. Matikasz. Patryk Dziczek. Jakub Kiwior. Przemysław Frankowski.
No już to jest widać, ewidentna gra na czas. Co by nie powiedzieć. Długie podania, bardzo powolne rozgrywanie gry. Kamiński. 2 minuty doliczone. I Farerzy przejmują. Hansson. Dziwne. Ale dobra, Polska zwycięża. Aż 1-0. Cóż za ciężkie, wymęczone zwycięstwo z Wyspami Owczymi na ich własnym stadionie. Tylko 1-0. Kończy się to spotkanie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.